Was czwartym odcinku Maszkietów. Dzisiaj w mojej kuchni będziemy gotować pierogi ruskie, ale również pierogi z dodatkiem mięty. Także zapraszam Was do oglądania. Do przygotowania dzisiejszej potrawy będą nam potrzebne, ja już tutaj sobie wcześniej skroiłam, 4 cebule takie większe, pół kostki masła, twaróg 300 gram, kilogram ziemniaków, sól i pieprz, to trzeba skosztować i do przygotowania ciasta na pierogi będą nam potrzebne około 2 szklanki mąki, może być specjalna mąka do pierogów, łyżka oleju, jedno jajko i 3/4 gorącej wody. To biorę się za przygotowywanie ciasta na pierogi. Potrzebujemy, tak jak mówiłam, 2 szklanki mąki. Wsypujemy sobie. Szczyptę soli i teraz zalewamy wrzątkiem całą tą mąkę. Woda musi być gorąca. Można troszeczkę przemieszać. Później, jeżeli będzie za mało wody w cieście, jeżeli będzie takie zbyt zbite, to jeszcze sobie dolejemy. I przykrywamy, zostawiamy na kilka minut. A w międzyczasie możemy zabrać się za przygotowywanie farszu do pierogów. To teraz robimy nadzienie do pierogów, więc bierzemy całą pół kostki masła, wrzucamy go do garnka i wsypujemy cebulę. Ja tutaj, jak wcześniej mówiłam, mam 4 duże cebule, ale to wszystko zależy od Was, czy wolicie dużo cebuli, czy mniej. Ja uwielbiam dużo cebuli przysmażonej, więc daję całe 4. I idziemy przesmażać. Smażymy sobie cebulkę, żeby miała taki ładny, złocisty kolor. Nawet czasem taki troszkę ciemniejszy. Zależy, tak jak mówię, kto lubi. Ja lubię mocniej przesmażoną, także będziecie widzieć, jak ja robię. Ja jednak jeszcze dołożę masełka, tak jak mówiłam. Myślę, że taki kawałeczek. No i czekamy, aż się roztopi. Cebulka już ładnie się tutaj przypieka. Ale pachnie. W całym domu pachnie. A Wy lubicie taką przypieczoną cebulkę? Dobrze, jeszcze chwileczka i myślę, że będzie gotowa. Ja już mam cebulkę gotową, więc możemy brać się za wykańczanie ciasta. Zobaczcie. Taka ładny kolor ma. Możemy wyłączyć. No, robimy nasze ciało. Ciasto. Ja sobie tu zakładam. Robię to w mikserze. Wrzucam całe jajo. I miksujemy. Pamiętajcie, że jak ciasto jest za rzadkie, dosypujemy mąki. Jak za gęste, dolewamy wody. Do całego ciasta dodajemy jedną łyżkę oliwy. Miksera, to można to zrobić wszystko ręcznie. Ale jeśli macie mikser, no to przecież po co się męczyć. Ok, moje pierogi, moje ciasto ma taką fajną, mięciutką konsystencję. Ja robię to na podkładce, nie mam żadnej takiej stolnicy. Taką matę silikonową mam, jest super, naprawdę świetnie się sprawdza. Można troszeczkę podsypać ciasto, jeszcze trochę wyrobić rękami.
jest letnie. Temperatura tego ciasta jest taka. Ok. I tak. Wyrabiamy. Ja robię kulkę. Wrzucam sobie tutaj, wysypuję trochę mąki, wrzucam do miski, przykrywam. To teraz bierzemy się za wykańczanie naszego nadzienia. Dopiero bierzemy się za robienie nadzienia. Ziemniaki są różne, jak wiadomo. Tak sobie musimy je pougniatać. Możecie też przecisnąć przez preskę. Ja tego nie robię, robię w ten sposób. Dodajemy ser. Dobra, nie wszystko w kuchni idzie idealnie, mam za małą miskę. Przesypujemy sobie to do garnka, najlepiej wysoko, żeby było, bo za chwilę wszystko by miała na... na kuchni, a nie w miejsce. Więc co tu ukrywać? Mamy wszystko przerzucone. Dorzucam ser. Tłukę. Patrzcie, jest wygodniej. Ok. I za chwilę będziemy dodawać naszą cebulkę. Cebulkę i całą cebulkę wrzucamy do naszej masy ziemniaczano-serowej. Już się cieszę. I teraz solimy, mocno pieprzymy. Pamiętajcie, że farsz na pierogi zawsze musi być tak jakby lekko przesolony i przepieprzony, bo to się wszystko wygotuje. I tak wygląda nasz farsz na pierogi, przynajmniej mój. Ok, farsz mamy już gotowy. I teraz właśnie będziemy robić na... podzielimy go na dwie części. Tak jak mówiłam, zrobimy pierogi ruskie i pierogi z dodatkiem mięty. Czyli połowę farszu można sobie dać do jednej miski, tak? A drugą połowę farszu do drugiej. I będziemy się zabierać za klejenie pierogów. Do nadzienia z pierogami z miętą. Z dodatkiem mięty. No, bierzemy trochę miętki, listeczków i będziemy siekać. Nie za dużo. Zobaczymy, jak wymieszamy. I mieszamy. Można by było powiedzieć, że mam zaś za małą miskę. Ale damy radę przecież. Jeszcze można dołożyć. Ale dosłownie parę listów. Trzy. Myślę, że będzie dobrze.
Jeśli ktoś lubi miętę, naprawdę już pachnie miętą. Ok, bierzemy nasze ciasto, kroimy go na połowy. Jest takie mięciutkie, widzicie? I z powrotem tą drugą część wrzucam. A tą podsypujemy. I będziemy gotować. Rozwałkowujemy tak na grubość około 2 mm, może 3, żeby było fajnie cienkie ciasto. To zabieramy się do wycinania pierogów. Ja mam takie może dziwne urządzenie, ale domowe, takie szklane większe. Jest mi po prostu wygodniej. Jedni robią to szklankami, inni mają specjalne wykrawaczki do tego. Ok. Dobrze. To bierzemy się za nadziewanie naszych pierogów. Takie ładne porcje układamy. Ja zrobię 4 ruskie teraz i 4 z dodatkiem mięty. Jeszcze widzę, że mam mało, to sobie dołożę troszkę. I będziemy zwijać. To bierzemy się za zwijanie. Zaklejenie. Święta idą, będziemy zwijać i kleić pierogi. Tak mocno. I tak, ruskie sobie pozwijamy w ten sposób. Ja zwijam tak. I piękny pierożek. Bierzemy. Zlepiamy. I zwijamy. W ten sposób. Jedni czasem jeszcze, żeby się pierogi nie odklejały, zwilżają tutaj brzegi wodą. Ale tym sposobem, który ja robię, raczej się nie zdarza, żeby coś się z tymi pierogami stało. Choć czasem się zdarza. Jesteśmy tylko ludźmi. I taka zabawa przed świętami czeka całą rodzinę. My tak zawsze wszyscy razem kleimy. Jeden robi ciasto, drugi gotuje, trzeci zwija.
jeszcze inny podjada. Okej, okay. Tak wyglądają nasze pierogi ruskie. A żeby nam się nie pomyliło. I żeby było szybko. Będziemy zwijać troszkę inaczej nasze pierogi z dodatkiem mięty. Cyk. Jest trochę szybciej. Jest wiele sposobów zwijania pierogów. Tak na szybko też można łączyć widelcem. Pewnie są gospodynie, które tutaj robią i też oglądają. Także pozdrawiam wszystkie panie, które też kleją pierogi. Ale i nie tylko panie, również panów, bo też tacy są. Na przykład mój partner też ze mną klei. I już ostatni pierożek. Wbrew pozorom, pierogi nie są takie złe do klejenia. Wszyscy się boją pierogów. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Tylko przygotowanie ciasta troszkę trwa i farszu. Tak wyglądają nasze pierogi przed ugotowaniem. Dobrze, woda się gotuje. Już wcześniej sobie ją nastawiłam, żeby było. Dosypujemy soli. Ja daję może półtorej do dwóch łyżeczek. I będziemy rzucać nasze pierogi. Najpierw ugotujemy nasze ruskie. I czekamy, aż sobie wypłyną. Nasze pierogi już ugotowane. Pływałem sobie na górze już przez chwilę. Więc będziemy je wyciągać. Tak wyglądają nasze pierożki po ugotowaniu. Aby dokończyć dzieła, wcześniej sobie już uprażyłam cebulkę i boczusia, zaskwarzyłam i proszę. Nasze pierożki gotowe do jedzenia. Jeszcze, żeby ładnie wyglądało, ja z góry zawsze popieprzę. I tak wyglądają nasze pierożki. Smacznego. Bierzemy się za gotowanie pierogów z miętą. Na tej samej zasadzie też wrzucamy. Gotujemy, aż wypłyną, czekamy. No i później smacznie zajadamy. I możemy wyciągać nasze pierożki z miętą. Z dodatkiem mięty. Widzicie? Nie rozgotowało się ani jeden, ani drugi. I możemy tutaj dać troszkę ukrasić. Tak. I ja bym tutaj dolała jeszcze troszkę śmietany. I troszkę mięty. Można tak ładnie. O. Myślę, że jeszcze fajnie będzie wyglądało trochę pieprzu. I tak wyglądają moje pierożki z dodatkiem mięty.
zapraszam Was na pyszny deser, znowu bardzo szybki, bo przecież o to chodzi. Deser w stylu Kinder Country. Do przygotowania tego deseru potrzebne nam jest 150 g płatków kangusów. Tutaj mam już wcześniej roztopioną czekoladę, to jedna tabliczka mlecznej czekolady, chyba że wolicie deser bardziej wytrawny, to może być gorzka albo deserowa. Tutaj mam tabliczkę białej czekolady, już wcześniej też roztopionej. Dwie łyżeczki cukru pudru. Dla ozdoby mamy batonika Kinder Country i tutaj mam 600 ml śmietanki 36. Teraz bierzemy się za obijanie śmietanki. Pamiętajcie, że śmietanka ma być schłodzona. Najlepiej naczynie, w którym ono jest, również, żeby była schłodzona. I wlewamy. I będziemy ubijać. Najpierw na takich średnich obrotach, później troszkę mocniej. Śmietana już nam troszeczkę gęstnieje podczas ubijania. Dosypujemy cukru pudru. Całe te dwie łyżeczki. Nasza śmietana już jest ubita. Zobaczcie. Połowę części tej śmietany, którą ubiliśmy, po prostu przekładamy do innej miseczki, bo będziemy mieszać z czekoladą. Jedną z białą, drugą z mleczną. Tak mniej więcej połowę, nie? I teraz tu wlewamy wcześniej rozpuszczoną czekoladę, która jest ostudzona. Wlewamy i mieszamy. Do śmietany nie dodajemy żadnej żelatyny, nie ma takiej potrzeby ze względu na to, że po prostu czekolada ustabilizuje nam całą tą śmietankę. Ja wcześniej nie powiedziałam, ale jeśli macie w domu mleko takie, wiecie, w proszku, to możecie wysypać łyżeczkę mleka w proszku, ale nie jest to konieczne. To jest tylko taki dodatek. Do tej białej masy, jeżeli chodzi o to mleko. Ale tak jak mówię, powtarzam, to nie jest konieczne. Dobra, tak wygląda nasza masa biała. I teraz robimy naszą drugą masę mleczną. Też wszystko przekładamy do naczynia, do naszej miski ze śmietaną i mieszamy. Też pamiętajcie, żeby ta czekolada była ostudzona, rozpuszczona, ale nie gorąca. Mieszamy do połączenia składników. Możemy nakładać do pucharków. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zanim powkładamy wszystko do pucharków, rozsypujemy troszeczkę tych kangusów po prostu do środka, do masy i mieszamy. Bo w końcu to deser Kinder Country, więc on musi mieć taką fajną chrupkość. I ten deser po prostu jest najlepiej zrobić w danym dniu, ze względu na to, że później te płatki mogłyby być nasiąknąć. No już nie będą takie chrupkie. Można troszeczkę jeszcze wysypać, bo to mamy mało. Troszeczkę trzeba zostawić jeszcze do dekoracji do deseru. Ja już tu mam, ale jeszcze Wam coś pokażę do środka. Ok. I teraz będziemy nakładać. Ja będę nakładać łyżką. Ja mam przygotowane tu szklaneczki, kieliszki. Pełna dowolność, co Wam lubicie. I to jest największy stres.
Ja już tutaj masę nałożyłam, troszeczkę płatków powkładałam na tą warstwę. Robimy po prostu warstwy i rozkładamy je ładnie. Tak dociskamy. I teraz bierzemy się za drugą masę, za białą. Znowu bierzemy i nakładamy. I lekko dociskamy. Ja już nie mogę doczekać się, kiedy go zjem. I czas na wykończenie naszego deseru. Sypiemy go z góry. O, tam troszeczkę. Wykończyć go możecie jak chcecie w zasadzie. Ale taka jest moja propozycja. I ja tutaj kupiłam batoniki też takie, więc kilka powciskam. Powkładam do pucharków, żeby ładnie wyglądało. I taka jest propozycja mojego deseru Kinder Country. Może tak wygląda. A smakuje jeszcze lepiej. Smacznego.